Cześć, z tej strony Darewno. Kilka tygodni temu byłem gościem u Janka Garbacza w odcinku o Nexii z automatem. A ponieważ Janek nie robi tego typu odcinków, postanowiłem, że to ja pokażę wam od kuchni, jak wyglądały przygotowania, nieużyte sceny, obrazki i generalnie różne wpadki podczas kręcenia materiału o tym samochodzie. Zapraszam. No właśnie, jak wyglądały przygotowania? Otóż praktycznie ich nie było. Myśmy odcinek o Nexii kręcili 25 lipca w sobotę, natomiast ja o tym, że będę gościem tego odcinka, dowiedziałem się wieczorem, dzień wcześniej, czyli w piątek, około godziny 20. Aby nakręcić odcinek o Nexii, specjalnie musieliśmy udać się aż pod Łańcut. I praktycznie tylko podczas drogi, jaką pokonaliśmy do tego miasta, miałem czas, żeby w ogóle przewertować jakiekolwiek informacje i materiały, które mam o Nexii. Także nie było tutaj mowy o jakimś doszkalaniu się, bo nie było na to czasu. Po prostu wszystko to, co miałem, wziąłem ze sobą. Czyli prospekty, oryginalne fotografie prasowe z lat 90., a także na szybko wrzuciłem na USB całą zawartość innych zdjęć i informacji, które miałem o tym samochodzie. I właśnie w drodze do Łańcuta wertowałem tylko tak na szybko, żeby w ogóle zorientować się, które tematy, na przykład o rajdach albo o prototypach, chciałbym poruszyć w tym filmie. Na miejsce dotarliśmy około godziny 10, ale nie zaczęliśmy od razu kręcić Nexii, ponieważ będąc na miejscu, Janek od razu zdecydował nakręcić jeszcze inny samochód, którego na razie wam nie zdradzę. I to właśnie od niego rozpoczęliśmy pracę. Janek był normalnie prezenterem, a ja kamerzystą. Także od 10 do mniej więcej godziny 13 kręciliśmy pierwszy samochód, a potem zrobiliśmy przerwę i dopiero od mniej więcej 14 do 16, a więc niecałe 2 godziny, kręciliśmy Nexię. Czasu było na tyle mało, że nie było tutaj mowy o jakichkolwiek przygotowaniach. Nawet broszurki, które sobie zabrałem ze sobą, żeby wam wszystkie pokazać w tym materiale, nawet nie miałem czasu ich wziąć do ręki. A tak właśnie wyglądała moja ściąga, żeby mniej więcej wiedzieć, które punkty poruszyć. Jak widzicie, nie ma tutaj litanii tekstu. Po prostu takie szybciutkie punkty, żeby tylko wiedzieć. Nagrywanie Nexii zaczęliśmy, tak jak mówiłem, około godziny 14. Bez żadnych przygotowań, ani pod względem informacji, ani pod względem dykcji. Żeby nie tracić cennego czasu, po prostu rozpoczęliśmy od pytań. Janek, żeby mnie wprowadzić, zadawał mi pytania na początku, aby łatwiej było mi odpowiadać. O Nexii mówiłem na spontanie, praktycznie co mi ślina na język przyniosła. Jedyne informacje, które faktycznie musiałem sobie przypomnieć, to dokładne dane dotyczące wymiarów Nexii, informacji tego, które miejsce zajęła Nexia w rajdach i dotyczące wyposażenia, no bo nie wiem, nie pamiętam tego z głowy. Natomiast wszystkie pozostałe, od roczników przez genezę powstania nazw Nexia czy tam Cielo, to wszystko leciałem z głowy. W sumie nagraliśmy około 49 minut materiału o tym samochodzie, z czego do filmu trafiło niecałe 20. Nie doliczam tutaj scen samej jazdy. A ponieważ, tak jak mówiłem, kręciliśmy to spontanicznie, zdarzyło się kilka wpadek i błędów językowych oraz przejęzyczeń, a także jeden mały błąd, którego nie wychwyciłem nawet podczas montażu i dotyczył on prezentacji samochodu NO1, czy tam jak niektórzy mi wspominali w komentarzach, że poprawna nazwa to jest Number One, gdyż nie został on zaprezentowany na targach poznańskich w 95, tylko w 96 roku, ale to taki mało znaczący detal. Aha, i jeszcze taka mała ciekawostka odnośnie nazw Le Mans i Racer. Otóż dowiedziałem się, jaka jest różnica i czy te nazwy występowały właśnie przemiennie, czy nie. Otóż tak jak mówiłem w materiale, Le Mans to była pierwsza nazwa tego samochodu i podobnie jak w przypadku późniejszych Nexii, auto najpierw zadebiutowało w sedanie i nazywało się właśnie Le Mans, a hatchbacki weszły troszeczkę później i one otrzymały odpowiednio nazwy. Trzydrzwiowy samochód nazywał się Le Mans Racer, a pięciodrzwiowy Le Mans Penta. I to właśnie od tego trzydrzwiowego wziął się późniejszy Racer. Tu warto jeszcze podkreślić, że o ile o Nexii mam dosyć sporą wiedzę, chociaż i tak jest to model, który nie za bardzo lubię, tak o Kadecie nie miałem żadnej wiedzy i tutaj faktycznie musiałem się jeszcze na szybko doedukować, żeby wiedzieć, czy deski rozdzielcze były takie same, pojemności bagażnika, wymiary i tak dalej. Odnośnie samych nagrań, to niestety było z nimi sporo problemów, zarówno dźwiękowych, niestety kilka fraz, w których tylko ja mówiłem, na przykład o rajdach czy prototypach, nagrało się zupełnie bez mikrofonu, stąd słychać bardzo wyraźne szumy, a samą umowę musiałem podkręcić, żeby w ogóle było cokolwiek słychać.
Natomiast w kwestii technicznej, wszystkie nagrane ujęcia i fragmenty nie chciały się w ogóle dodać do programu montującego. Pierwotnie plan zakładał, że odcinek, który nagraliśmy w sobotę, miał zostać opublikowany w środę jako odcinek specjalny, bo czasem Janek wrzuca w środę takie właśnie specjalne odcinki. Tylko z uwagi na problemy techniczne związane właśnie z konwertowaniem wszystkich wideo, żeby je naprawić i żeby w ogóle można było ich użyć, całość przesunęła się o jeden dzień, stąd materiał nie został opublikowany w środę, a dopiero w czwartek. Ponadto bardzo dużo czasu poświęciłem na dobór fotografii, które chciałem umieścić w tym materiale. Część z nich miałem już zeskanowane i zedytowane, ale część specjalnie musiałem doskanować i na szybko zedytować, na przykład usunąć przecięcia stron czy jakiś tam tekst na tych zdjęciach. Także to też zajęło dodatkowy czas. Fotografie takie jak Opel Kadett czy późniejsze DU z Uzbekistanu to już było bardzo łatwo znaleźć, bo po prostu wiem, na jakich stronach ich szukać, żeby to były ładne, duże zdjęcia na cały ekran. I jeszcze taka ciekawostka, mimo że użyłem prawie 100 zdjęć w oryginalnym materiale, to i tak parę z nich nie pojawiło się w nim. Warto jeszcze wspomnieć, że w użytych obrazkach w przypadku 3 fotografii zastosowałem także mały fotomontaż. Ale nie po to, żeby wprowadzić Was w błąd, tylko po to, żeby atrakcyjne wizualnie zdjęcia innej wersji wyposażenia przerobić w taki sposób, żeby przypominały uboższą wersję. Taki fotomontaż zastosowałem przy Nexi GL w sedanie. Tutaj macie oryginał i mój fotomontaż. W Nexi GTX w hatchbacku na rynek polski, ponieważ u nas nie występowały alufelgi, no to musiałem sztucznie założyć kołpaki. Oraz w przypadku uzbekistańskiej Nexi z czarnymi zderzakami, bo ta ze zdjęcia tak naprawdę miała lakierowany zderzak. Ale faktycznie Nexi z czarnymi zderzakami występowały normalnie, tylko nie znalazłem ani jednego atrakcyjnego zdjęcia, żeby je użyć w materiale. Nakładki na tablicę Nexia oraz DU pochodzą z mojej prywatnej kolekcji, o czym wspomniałem w napisach końcowych. Kolekcję tę utworzyłem w 2010 roku i zbierałem ją od zera. Ogólnie finalne wideo wyszło dosyć dobrze, jest płynne i spójne, a to dlatego, że to właśnie ja je montowałem. Generalnie w całości odpowiadałem za ten materiał, nawet miniaturkę przygotowałem specjalnie dla niego. Zanim powstała finalna wersja, wykonałem wcześniej aż 6 próbnych renderów, z czego każdy ma inną długość. No dobrze, to pokażę Wam teraz nieużyte fragmenty, przejęzyczenia. I tutaj mamy wskaźnik biegu, w tej chwili mamy 3. bieg, czyli prawie ostatni, 40 km na godzinę i 1500 obrotów na minutę. Samochód nie jest jakiś ciasny. Myślę, że to jest ciekawy wybór dla osoby, która ma sentyment do tego typu samochodów, bo jeżeli chodzi o prowadzenie, no to on nie dostarcza samej frajdy z jazdy z każdego pokonywanego ciasno zakrętu. Nigdy tego nie róbcie. To takie BHP. Powiedz mi tak, jak to się stało w ogóle, że zainteresowałeś się tymi samochodami, bo DU nie ma takiej rzeszy fanów jak Mercedes, czy BMW, czy FSO nawet. No między innymi właśnie dlatego, ponieważ DU jest marką bardzo niszową, mało kto się interesuje takimi samochodami. Dzięki temu to jest taka luka trochę i właśnie można było poszerzyć wiedzę w tym temacie. No poza tym DU było bardzo popularne w naszym kraju, no, co tu dużo mówić, przez wiele, wiele, wiele lat. I zresztą do dziś można jeszcze spotkać te samochody, zwłaszcza Lonosy i Matizy. Poza tym lubię tanie samochody, takie proste. Nie interesują mnie jakieś sportowe czy luksusowe, wolę właśnie proste pojazdy. Cena tych aut nie przekraczała 30 tysięcy złotych. Czyli kosztowały mniej więcej tyle, co Punto, które było jednak znacznie mniejsze. Tak, to prawda. Te samochody były wykorzystywane w Polsce jako taksówki, popularne taksówki, duża przestrzeń bagażowa, głównie w wersji sedan. Przez zestaw słuchawkowy? Jest, dobra. Cześć, Jan Garbacz. Dzisiaj mamy jeszcze odcinek wyjątkowy. Wiesz co, nie możemy ruszać, bo będzie tego. Tak, my żeby nie musimy dotykać. Się ruszać. Bo historia tego samochodu, którego większość z Was... Bo historia samochodu Nexia, który w latach 90. i na początku 2000. był dosyć... Ten samochód był składany na żeraniu, był bardzo popularnym samochodem. Nie był składany na żeraniu. Nie był? W Lublinie. Właśnie. Już jest włączone. Musimy stanąć tam, gdzie staliśmy.
Mniej więcej, no przecież będą przebitki zdjęciami, więc no, jak tam... No zdjęć to nie będzie choć tylko, jak się po prostu tam zacukasz, to spokojnie dalej leć. Mhm. Na czym to ja skończyłem? Na nazwach. No wiem, że na nazwach, dobra. No. Dobra. W 100% sprowadzany przez importera warszawskiego, Tikar, który... Nagrywacie jeszcze? Tak. Który wcześniej... Nie. Który wcześniej i jeszcze... Były sprowadzane przez polskiego importera. Przez cały rok 95 sprzedano zaledwie 878... Poczekaj. Jeszcze raz. Przez cały rok 95 sprzedano zaledwie 787 sztuk. Chyba zrób. Nie, dobra, nie róbmy. Tak? Co? Dobra, poczekaj, poczekaj. Są wymiary. Tu mam pierwsze neksje. Teraz o Lublinie coś powiem, nie? No ja zagaję o tym. Dobra, no to możesz sobie zagaić. Paczka jest, tylko zdjęcia. No. Jakie ja tu jeszcze mam? I tak będziemy z tak, wiadomo, no ale żeby coś było. Nie było wersji kombi. No niestety, ani kabriolet nie było. Natomiast na bazie kabrioletu stworzono kabriolet. Tak, stworzono prototyp. Tylko czekaj, muszę iść po zdjęcie. No nie, no to przecież zdjęcie przyjdzie tego. Ale ja chcę pokazać. Czekaj, no, a, czekaj. Chodź. No. To przynieś mi tam. Pod spodem jest. O tu? Pod spodem, takie te większe. Nie wszystko, pokaż mi to. Ja sobie wezmę. A tu jest. Yep. Dobra, a to z powrotem może. Okay. I to w sumie też, bo to już. I GLX, podobnie jak w sedan, a to dlatego, że właściciele źle otwierają tą klapę bagażnika i po prostu urywają ten plastik. Tutaj mamy natomiast, jak to się nazywa? Jak się nazywa ten? Elektromagnes. Elektromagnes, tak? A gdzie trzeba otwierać? Albo kluczykiem, albo tym przyciskiem. Tutaj w bagażniku ponownie mamy Opla Kadeta. Dobra. I jeszcze, że niedzielona kanapa. Niedzielona? Później były dzielone. A tu jest niedzielona? Poczekaj. Niedzielona. Tu jest niedzielona. Chyba. No bo to jest GL-ka, więc pewnie dlatego. Czekajcie. Gdzieś tu miałem. Powiem, że nawet nie jest dzielona kanapa z jednej strony, a... Hatchbacków, bo tylko hatchbacki mogły mieć zieloną tylną klapę. Natomiast sedan jest troszeczkę dłuższy oczywiście i ma 4482 mm. Teraz mi podaj tam inne wymiary. Myślę, że tak też wymiarami nie ma co tego. Nie ma co... Tak, już lecieć. Masa własna, 930 kg. Masę to pamiętam. Tam szerokość, długość, wysokość. Szerokość 166 cm, 1662. 1693. Jest przez zestaw? Dobra, super. Mhm. Słuchaj, Konrad, dzięki za wspaniałą opowieść i powiem Ci, że czułem się jak w salonie DU w 97 roku, jakbym tam wtedy był, ale wtedy nie byłem, bo jednak... To co? Do dzieła! Dobra. Poszliśmy sobie. Stop. Zastopujemy teraz. Dobra. Teraz o sprzedaży jeszcze powiedz. Tu mam stanąć, czy gdzieś... To stawaj tu. Jeszcze. Kup sobie taką krótką jak Bołoszański. No. Ale zasiadnę. Na co się da? Tylko w Polsce czy w ogóle? Pięknie. Idziesz? Będziemy przebitki robić spokojnie, jak na wojnie. Farina tam w środku Giugiaro. Wnętrze i ten design. W środku tak, ten, a zawieszenie, przy zawieszeniu Porsche. Ale nie spodziewajcie się, że to będzie tak, jak, że to nie jest Porsche. To... Już i tak bateria nam siada, więc... I energia.